szukający Zbawiciela. Drodzy przyjaciele, bracia i siostry, myśleliście nad tym, że to właśnie Jezus wyszedł na poszukiwanie każdego z nas? Tak, bo rzeczywistość wygląda dosyć smutno. Czasami kończymy chwalebnie dzień sabatu, zastanawiamy się nad tym, jak to cudownie, że Bóg był z nami, ale kiedy rozpoczyna się tydzień, zagonieni tysiącami różnych spraw, zapominamy o Nim całkowicie. Posłuchajcie interesującej historii. Miała miejsce około 2000 lat temu w Jerycho. Jezus przybywał do Jerycho, a wieść o tym, że Jezus przybywa, rozniosła się błyskawicznie po tym niewielkim mieście. Wszyscy wiedzieli, wszyscy chcieli Go zobaczyć, ale był jeden człowiek, który marzył o tym w szczególny sposób. Zapewne pamiętacie, że na imię było mu Zacheusz. Po pierwsze, fatalna sprawa, był celnikiem. Po drugie, jeszcze gorzej, był niskiego wzrostu. Po trzecie, nie cieszył się szacunkiem nikogo w tym mieście. A zatem jak dostać się w miejsce, gdzie będzie mógł zobaczyć Jezusa? On też tego pragnął. Tyle słyszał o Jezusie. Tyle fantastycznych wieści, które aż przekraczały jego wyobraźnię. Chciał więc zobaczyć Jezusa. Nikt z nas nie wie, na ile Zacheusz był człowiekiem wierzącym. Ale był człowiekiem, który rozpaczliwie potrzebował pomocy Boga. Poczucia Bożej akceptacji. Tak jak często zdarza się i w naszym życiu, prawda? Ileż to razy zdarza się, że jesteśmy tymi, którzy zupełnie nie są akceptowani przez społeczeństwo, nawet przez przyjaciół, znajomych, nawet przez braci i siostry w kościele. Gdziekolwiek się pojawimy, oni przestają nagle rozmawiać, abyśmy nie usłyszeli przypadkiem treści tego, o czym mówią. Gdziekolwiek chcemy się zaangażować, oni przesuwają się nieco dalej. Doświadczyliście tego? Nie mam najmniejszej wątpliwości, że każdy z nas. Mamy więc Jerycho, mamy Zacheusza, który pragnie zobaczyć Jezusa i Zacheusza, który wspina się na drzewo sykomory. A kiedy jest na szczycie drzewa i kiedy tłum zbliża się i dostrzega tam Zacheusz Jezusa pośród tłumu, stanie się rzecz niebywała. Jezus zatrzyma się pod drzewem, Jezus popatrzy w górę, Jezus zauważy Zacheusza i odezwie się do niego po imieniu. To tak, jakby powiedział do mnie, Romanie. Tak, jakby powiedział do każdego z was. Być może Józefie, być może Krzysztofie, być może Marcinie. Jakby powiedział, zejdź szybko, bo chcę być dzisiaj twoim gościem. Nieraz próbowałem sobie wyobrazić tę scenę. Zacheusz, który szaleje niemalże z radości, który po śpiechu schodzi na dół i kiedy schodzi na dół, prosi Jezusa, aby szedł, ale Jezus jakby znał drogę. Przychodzi do niego do domu, siada, a potem znamy już dobrze całą historię. Pamiętacie dobrze, że Zacheusz w pewnym momencie powiedział o tym: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. To była pełna szczerość. Zacheusz chciał tego dokonać, Zacheusz był gotowy tego dokonać. I słowa Jezusa, niesamowite. Dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym, ale to jeszcze nie jest koniec. Chciałbym zwrócić waszą uwagę na Ewangelię Łukasza, 19 rozdział i wiersz 10. Tekst bardzo krótki, ale tekst, który pięknie brzmi. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Rozumiecie? Jezus przyszedł po to, aby szukać mnie, aby szukać ciebie, aby każdego z nas, bo gubimy się nieustannie każdego dnia. Jezus przyszedł po to, aby wyciągnąć do nas rękę i powiedzieć, chcę być dzisiaj gościem w twoim domu. Jezus przyszedł po to, aby przekonać nas w 100%, że jest najbardziej zainteresowany każdym z nas. I kiedy mówi Zacheuszu, ma na myśli ciebie także, tak jak owego celnika, mnie także.
tak jak każdego człowieka, którego spotykał Jezus. I mówi, przyszedłem, aby szukać, bo się zagubiłeś. Przyszedłem, aby szukać i zbawić. Pozwólcie, że zacytuję na koniec jeszcze inny tekst. Wypisałem go sobie dlatego, że pochodzi nie z warszawskiego tłumaczenia Biblii, ale z Biblii Gdańskiej. Ewangelia Jana, rozdział 1 i 43 wiersz. Czytamy proste słowa. A nazajutrz chciał Jezus wynieść do Galilei i znalazł Filipa i rzekł mu, pójdź za mną. Bo kiedy Jezus odnalazł Filipa, uczynił go od razu swoim naśladowcą, tak jak zresztą wszystkich, których odnajdywał. Kiedy Jezus znajduje ciebie, wypowiada te same słowa. Nie tylko słowa do Zacheusza, chcę być dzisiaj gościem w twoim domu, ale Jezus nie bez przerwy będzie tam. Jezus udaje się dalej. Pójdziemy za nim. Mówi, pójdź, bo masz być moim przyjacielem. Na stałe, na zawsze. Moi drodzy, cieszę się, że te słowa wypowiadane 2000 lat temu są aktualne dzisiaj tak samo. Ogromnie raduje się moje serce, że te słowa, które Jezus wypowiedział w Jerycho, czy które wypowiedział gdzieś tam wyruszając do Galilei, są słowami do każdego z nas. I niechaj poruszą nas głęboko. Życzę wam tego w imieniu Jezusa. Powiedzcie, tak, Panie, pójdę za Tobą, a dzisiaj przyjmę Cię całym sercem w moim domu, na stałe, na zawsze. Niech Bóg sprawi, aby tak się stało i śmiało dzisiaj chcę zakończyć te kilka zdań, kilka minut słowem Amen. Niech tak będzie.